Członkowie klubu kajakowego Jezioro Tarnobrzeg z sukcesami zakończyli sezon. Tarnobrzeg miał swoich reprezentantów na Mistrzostwach Polski Juniorów w Poznaniu oraz Mistrzostwach Polski Młodzików w Bydgoszczy. Klub kajakowy Jezioro Tarnobrzeg powstał w 2013 roku i zrzesza 44 członków, w tym 22, którzy startują w zawodach kajakowych różnej rangi. Przez 3 lata działalności klub rozwinął swoje skrzydła nie tylko pod względem wyposażenia, ale również umiejętności zawodników. Miniony sezon jest tego dowodem. Ten sezon można powiedzieć był dla nas udany, zdobyliśmy dobre miejsca na Mistrzostwach Polski, nasza osada. Dwójki Karol z Bartkiem miała piąte i szóste miejsce w finale A na Mistrzostwach Polskich, no i Magda zdobyła trzecie miejsce, czyli brązowy medal w Mistrzostwach Polskich Młodzików. Jak na tak krótki okres, w którym po prostu klub nasz działa, to jestem bardzo zadowolony. W kajakarstwie najważniejsze są hard ducha i samozaparcie, o czym dobrze wiedzą członkowie klubu, którzy po udanym sezonie letnim nie osiadają na laurach. Zimowy czas wykorzystują na intensywne treningi, przygotowując się tym samym do kolejnego sezonu. Mamy zajęcia na siłowni, w mosty, tutaj w Tarnobrzegu zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej w w szkole podstawowej numer 3. I w sobotę spotykamy się, jak jest ładna pogoda, tutaj właśnie nad jeziorem, żeby kontynuować jakieś biegi terenowe. Tak wygląda trening właśnie zimowy, a w lecie, na wiosnę, no, to trenujemy w większości to właśnie na jeziorze. Tutaj no, pływamy dużo. Każdy, kto chciałby rozpocząć swoją przygotę z tym sportem, może zapisać się do klubu. Kolejny sezon kajakowy rusza w kwietniu.